2016 roku nasza rodzina zakupiła dworek od firmy spółdzielni Przełom. Dwór był w stanie na pewno nie pierwotnym i w stanie nie nadającym się do użytku. Naszym celem jest odtworzenie dwór właśnie do formy pierwotnej i to wymaga wielu badań konserwatorskich, które ciągle trwają, ale zaczyna nabierać już naprawdę niesamowitych sal. Mam nadzieję, że wkrótce jedną część uda się już oddać. To jest krótko, bo tu dużo roboty było. Dach zmieniać, to wszystko, okna, nie okna, w środku wszystko, to prawie jakby od podstaw stawiane. No nie? I radość jest duża, że coś, że to się nie zawaliło, bo będzie to i komuś to się jeszcze będzie przydać się, no nie? Będzie to dla wszystkich. Naszym celem jest społeczne upowszechnianie dziedzictwa materialnego, niematerialnego. No to jest miejsce, któremu właśnie ma służyć ten dwór. Włączamy szkoły, instytucje, muzea. Dzieci leżą nam bardzo na sercu, aby właśnie im krzewić w nich tą naszą tradycję i zachęcać. To jest naszym celem. Zostało utworzone Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Sieniawie, które założyliśmy w 2000 roku i teraz pod tą nazwą wszystkie działania są realizowane. Dzień dzisiejszy to jest Stara Polska Biesiada Rodzinna z okazji odpustu w Kościółku Świętego Antoniego. Zawsze mamy Staropolską Biesiadę Rodzinną. Dzień Dziecka po staropolsku. Znowu dzieci dla nas są najważniejsze. Specjalizujemy się w tańcach dawnych, w tańcach staropolskich. Tańczymy tańce przez wieki od średniowiecza poprzez renesans, barok do lat 20., 30. XX wieku, jak i również tańczymy tańce polskie, narodowe, tańce słowackie, ponieważ kolega jest właśnie ze Słowacji. Przedstawimy scenkę taneczno-pantomimiczną. Krótką historię teatralną o parze, szlachcickiej parze, gdzie mężczyzna wrócił z wojaży no i ma niespodziankę dla swojej ukochanej. Jesteśmy szczęściarzami, że tutaj pani Krystyna nas zaprosiła. Także nie możemy się już doczekać, bo rzeczywiście okoliczności są wyjątkowe. Dzisiaj w towarzystwie muzyków Akademii Muzycznej z Krakowa i tutaj wspaniałych lutników lokalnych, bracia Paweł i Piotr Kowalcze, budowniczy instrumentów dawnych. Moją wiolę da gamba zrobili, tutaj mam wiolę sopranową, a oni mają swojej produkcji lutnie romantyczne. Odnawiana, dosyć prosty instrument, XIX-wieczny. Oczywiście były bardzo bogato zdobione instrumenty, ten jest bardzo prosty, ale tak, żeby podegrać do psalmów. Bo oprócz tego, że jesteśmy lutnikami, także lubimy śpiewać, lubimy muzykować i przygotowaliśmy na dzisiaj kilka psalmów Gomułki, jeden psalm Wacława Szamotu i pieśń do Matki Boskiej. A my przyjechaliśmy z tańcami średniowiecznymi, renesansowymi, Pretoriusa i koleżanki na fletach z klasy profesora Bosgrafa. Wspaniały profesor z Holandii. Wyuczył ich, są świeżo po sesji, więc szczytowa forma będzie za chwilę zaprezentowana. Zapraszamy do Sieniawy. Pamiętam ten obieg jeszcze przed poprzednimi albo przy poprzednich właścicieli, gdzie rzeczywiście to była ruina, zagrzybione, no i nadawało się do tego ewentualnie do wyburzenia i postawienia coś od nowa. Nowi właściciele zajęli się tym obiektem. Bez wyburzenia widzę, że odremontowany i bardzo dobrze, bo nie dość, że budynek odremontowany, to jeszcze tutaj właściciele ściągają w to miejsce mieszkańców, młodzież i z tego się cieszę. Podziwiam tutaj, powiedzmy, właścicieli, że mocno się angażują, na pewno finansowo, ale również organizacyjnie. Społeczeństwo zorganizować, żeby przyszli i zaangażowali się nawet w takie, powiedzmy, występy, no trzeba trochę włożyć i trudu, i zabiegów, żeby no, zachęcić przede wszystkim młodzież i dzieci, bo to jest ważne. Zapraszam już Was wszystkich gorąco w sierpniu na edycję Klasyka dla Wszystkich. Dla naszych dzieciaków będą warsztaty baletu, warsztaty tańców klasycznych. Serdecznie zapraszam i dziękuję Wam za wszystko, że jesteście z nami.